Panowie, co to taka forma relaksu? Jakiego relaksu? Pracujemy ciężko. Czego szukacie? Dawnego Białegostoku. Dawny Białystok. Co wy wiecie o dawnym Białymstoku? Mogę z wami? No to podaję. No to dawaj. Podaj. Wracam z drogi, dobre chwile przypominam. Mego miasta słyszę dzwoni. Czy ktoś czas zatrzymał? I tak pozwoliłem sobie, finalizując nasz spacer i poszukiwanie starego Białegostoku, zaprosić panów do hotelu Branicki. Na dobre cygaro, znakomitą kawę, żebyśmy jakby zamknęli tą jakąś konkluzją nasze wędrówki. No wypadam, żeby podziękować, bo miejsce jest wspaniałe, cygara smakowite, kawa. Będziemy starali się jakąś konkluzję wyciągnąć, ale zanim trzeba byłoby też powiedzieć o gospodarzu troszeczkę, o hotelu Branickich, jakie tam, co tu dostajemy, no bo te czasy są przepiękne. Tutaj jak chodziliśmy, to zauważyłem, nawet z dawnej kamienicy kawałek podłogi jest zachowane i barierka, co świadczy dobrze o właścicielu tego lokalu, że dba o tradycję, przynajmniej w tych jakichś fragmentach, które zostały, prawda, zostały przechowane i zostaną na dłużej. A również myślę, że znajdzie się coś ciekawego w jadłospisie. No, są tu pozycje deser Branickiego, deser Izabeli Branickiej, także z pełnym szacunkiem i ukłonem do naszego Branickiego. Chłodnik litewski, no to oczywiście na te upały sam raz. Karta przebogata i rzeczywiście wszystko jest tak skonstruowane, że Branickiego, Branickich, jest, Radziwiłłów. Jest z tego, co wcześniej widziałem, też dużo, dużo rzeczy z dziczyzny. Pięknie podane są te wszystkie rzeczy, które znalazły się na kulinarnym. No tak, szlaku. Danie hetmana Branickiego, policzki z jelenia w cydrze jabłkowym. A propos, no. Wiecie panowie, co podczas dużych uroczystości hetmanom polnym i koronnym podawano? No nie wiem. Głowia z źrebięcia. To było tylko wyłącznie dla hetmana. To było, nie wiem dlaczego, skąd to wynikało, ponieważ koń był tabu, szczególnie w wojsku, i głowa źrebięcia pewnie miało jakiś tam swój to wymiar, ale no taka głowa na półmisku, tylko dla hetmana ona była podawana, nikt więcej nie miał prawa z tego korzystać, także... Czyli my panowie głowy źrebięcia nie dostaniemy, ale mam do was pytanie. Jak ten stary Białystok od kuchni, od restauracji? Zostało trudno coś? Nam... jakieś porównania wyciągać w stosunku do lat 20, w którym żeśmy nie uczestniczyli i nie byliśmy osobiście. Znamy to z literatury, z prasy, gdzieś tam z jakichś pewnych opowiadań. Jeżeli ten Białystok był wtedy smakowity, dla mnie rodzonego białostoczanina powstał taki smakowity do dnia dzisiejszego. Czy odnaleźliśmy jakieś rzeczy? Pewnie tak. Gdzieś one są zachowane. One są tutaj w obiegach, w obyczajach, w naszym języku, w specyficznym sposobie mówienia i gdzieś te szczątki na pewno można znaleźć. Czy potrafiliśmy to zebrać w całość i dobrze przedstawić? Trudno mi powiedzieć. Nikt z nas przecież nie pił przed wojną buzy. Oryginalne. Nikt z nas przed wojną nie próbował białysów czy kuchenów. Nikt z nas nie był w Licu. Ale przecież nie o to chodzi. Bo chodzi, żeby znaleźć kogoś, kto tam był i go wypytać. Bo on i tak nam tego nie opowiedziałby, bo smak jest rzeczą indywidualną. Nam chodzi o odszukiwanie śladów, miejsc, pokazywania klimatu, pokazywania czegoś, co w bardzo szerokim
ujęciu nazwiemy tradycją. I wydaje mi się, że te tradycje odnajdujemy. Miasto musi się rozwijać. Nie może być sytuacji takiej, że coś jest stałe i się nie rozwija, bo wtedy jest po prostu niekreatywne, nudne, nieciekawe. Jeżeli się rozwija, znaczy żyje. Ale jeżeli w miejscu nowym odnajdujemy śledzia po białostocku, jeżeli odnajdujemy inne potrawy, które powodują, że zaczynamy myśleć o historii, o naszych dziadkach, pradziadkach, o dawnych białostoczanach, to znaczy, że trafiamy w to odnajdywanie starego Białegostoku. To tak jak za kopnięciem tej banerki po bruku, banerka tłucze się i wywołuje jakieś wspomnienia, jakieś skojarzenia. Nas już to nie bawi, kopanie banerki, ale wywołuje wspomnienia, które powodują, że przypominamy sobie, czym żyliśmy. Co było klimatem tamtego miasta? Ja znalazłem w tych wszystkich miejscach, gdzie żeśmy byli, dużo takich inspirujących myśli, miejsc, a pewnie też i smaków. I ludzi. I ludzi. Mhm. I ludzi. Pozwolicie, panowie, że tę banerkę, którą kopaliśmy na samym początku, szacunkiem wrzucę do kosza na śmieci przy muzeum. No, to będzie taki muzealny kosz. To znaczy, no mamy kapsułę czasu przy muzeum. Nie wiem, czy ta banerka będzie konweniować, no ale jakiś element zapewne będzie. Wiele razy jak rozmawiam o dawnym Białymstoku, o jedzeniu, ludzie dziwią się, że było tyle fajnych, ciekawych rzeczy. Że to jedzenie wyglądało tak przepysznie i tak cudownie. Myślę, że daliśmy troszeczkę takiego ognia i dymu w tym kierunku, żeby restauratorzy jak najwięcej szukali tych dawnych potraw, tych dawnych pomysłów, żebyśmy nie tylko mieli pizzę i frytki. Ale zauważyliście panowie, że wszędzie nam proponowano dość egzotyczne potrawy, wymyślne potrawy, a jednak tu gdzieś została kiszka, babka ziemniaczana, salceson, tak jest, że te potrawy gdzieś w nas są i to jest nasze życie i nasza historia. Ale myślę Andrzeju i Ryśku, że powinniśmy przede wszystkim podziękować tym naszym wszystkim gospodarzom, którzy nas przyjęli, podjęli, chcieli pokazać to, co mają najlepszego, poddać się też ocenie, to jest ważne, chociaż nie krytykowaliśmy. Chwaliliśmy, nie. Zawsze chwaliliśmy i będziemy chwalić, bo to przecież nie na tym polega, żeby powiedzieć, że to jest nie tak. Choćby z tego powodu, że to jest nasza kuchnia. Ale Andrzeju, musisz też wziąć pod uwagę, że te wszystkie miejsca, ci wszyscy właściciele, restauratorzy, hotelarze, którzy nas gościli, oni się znajdują na kulinarnym szlaku dawnego Białegostoku. Tam są wybrane zakłady, które reprezentują najwyższy poziom, tak? Które były godne zwrócenia uwagi, no i te oczywiście, które chciały nas gościć, za co serdecznie dziękujemy. Wypadałoby podziękować też władzom miasta, no, które wsparły ten nasz projekt finansowo. Wszystkim dobrym ludziom, których spotkaliśmy po drodze, którzy nam pomogli. Dziękuję wam jako autorom, dziękuję kamerzyście, a powiem jeszcze jedno słowo, że wycieczka po tych wszystkich miejscach będzie przełożona na książkę, która ukaże się pod koniec tego roku. Będzie to znacznie szerzej opisane, ciekawiej, pełniej i zapraszamy do szukania tych książek w księgarniach, a na razie dziękujemy państwu serdecznie. My skończymy w tych pięknych wnętrzach hotelu Branickich. Posiedzimy jeszcze trochę, powspominamy.
I być może zdecydujemy się na odwiedzić albo spróbować zrobić szlak w kuchni PRL-u. Będzie to też ciekawe. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I z piernika każdy kolorowy jarmarku, blaszanych zegarków, wieża z tych powróciłów.